Tutaj teraz ci, co tu na rogu robią, jadę rowerem, a to podchodzi do mnie i mówi, co kurwa frajerze. Tak właśnie tak wygląda tutaj ta robota, czy co? Ale o kim pan mówi? Tutaj ten, co u pana na rogu budynku, roboty trwają. No. Podchodzi do mnie do rowerze na ten i mówi, co kurwa frajerze. Wjechał pan im tam na budowę? Nie, no przejeżdżałem ulicą między tutaj, gdzie jest koło was. Nie jest cała ulica zamknięta. No pół ulicy jest zamknięty. No pół, nie tylko, no, chodnik z tej strony, z drugiej strony. I podchodzi do mnie taki w okularach, taki mocno opalony, taki jest czarny, aż gdzieś na solarium się palił czy coś. I mówi, co kurwa frajerzy do mnie. No niech pan idzie na policję zgłosić. Byłem na policji, tamtym, to pan był też wtedy, nie? I przysłali mi właśnie pismo, że umorzyli, że nie będą wszczynać postępowania. A to była mała znikomość. Co jest? Mała znikomość, aha. No przecież przedtem mówiłem, że ten mi inny tam powiedział, że mi zabije jak przed wyjazdem. Byłem to zgłosić na policję, jak mi tam pan radził. Nie wiem, co pan był tutaj, nie? Nie wiem już teraz dokładnie. Nie pan, a ten Robert pan. Robert był. Był pan Robert, bo już się przypomniałem. Mówiłem mu i powiedział, że na policję, żeby to zgłosić. Byłem na policji i powiedzieli, spisali wszystko, i przesłali mi teraz po 2 miesiącach, mówię, że umorzyli to wszystko. No to co miałem teraz robić dalej z tym? Dalej mi tutaj mówią, że mam, co mi mówi, co kurwa frajerzy, no do mnie mówi, co chcesz? Pan idzie jeszcze raz na policję zgłosić, nie? Jeszcze raz, że tak... Dalej pan jest... Dalej jestem tu szykanowany, co to jest. No ale co pan, tak sobie jedzie ulicą, a on wyskakuje... No wyskakuje tutaj do mnie z tej roboty i mówi, co kurwa frajerzy do mnie. To co ja was na to mówić? No to bo pan zdjęcie robiłeś, nie? Ulicy, nie wolno ulicy zrobić zdjęcia, czy co? Pan robił? Jak ulicę nie wolno robić w mieście, w Bochni? Nie można, ale czy jemu pan... A jemu nie robię ja jemu, tylko ogólny widok miasta, przecież ulicy. Ale stając pana, to pan robił mu zdjęcie na pewno. Nie robię jemu, tylko robię, w ogóle miasto robię. Koparka, jak jest jakaś, nie wolno koparce robić zdjęcia? Ale jak gościu był w koparce... A ja nie patrzę na gościa, tylko na ten. No to, a no to z kim trzeba dyskutować? Proszę? Z kim można dyskutować? To nie nasza sprawa. A kogo sprawa? To policji, jeżeli... No to zgłosiłem na policję, to policja umorzyła. Byłem, wtedy był pan Robert tutaj. No teraz trzeba iść, no nie wiem gdzie. No. Do ministra? Do ministra Ziobry. O. A, Ziobry, aha. A gdzie on urzęduje, w którym miejscu? Nie wiem gdzie. No nie wiem, bo... Nie wie pan. Znam takiego Ziobra. A to do pana komendanta można do waszego przyjść? Kiedy przyjmuje? No codziennie od 7 do 15, nie? Ten zastępca czy ten główny? No główny i zastępca. No byłem u jednego i drugiego. Jeden dał się tam dokumentować, a drugi był strasznie wstydliwy. Nie wiem, czy on ma zakaz jakiś, ma, on jest tajny pracownik, czy nie ten pan komendant tutaj? To się jego trzeba pytać. No wiem, byłem kiedyś u niego, to taki był zły, że się ma telefon przy sobie. No ja nie wiem, czy to nie wolno mieć telefonu przy sobie? No nie wiem, no jakby pan był dziennikarzem, to może... No jestem takim amatorskim dziennikarzem. Dziennikarz jak chce tutaj podejść, jakiś wywiad zrobić, to się wcześniej zapowiada. Aha, no to dobrze. No. Aha, to trzeba się umówić z panem. No, trzeba się umówić. Kiedy pan ma wolny termin? Jeszcze nie wiem, kiedy pan komendant. Powiedzieć, no zapisać się gdzieś do gazety. No nie, ja chciałem się dowiedzieć, gdzie i czy można na ulicy w Bochni robić zdjęcia na ulicach. Nie, że można, ale... A przychodzi do mnie z tej roboty i mówi, co kurwa frajerze, wychodzi na środek ulicy i mówi, co kurwa frajerze. Pan publikuje później... No to moja sprawa, co ja robię czytać. Jak się publikuje, bo nawet jeżeli coś, to zasłaniają... A to w telewizji, a tak? To jest, telewizja też daje wszystko, co chce pan. Telewizja, wie pan. A ja nie jestem w telewizji, jestem w Bochni. Telewizja ma swoje prawa autorskie, no. I też musi się trzymać pewnych zasad. Mm-hmm. Nie tak, żeby tam... A tam jest pan wolny, tamten pan? Co to jest tam? Do widzenia. Kiedy można przyjść? No to umówi mnie pan na jakiś termin. Kiedy wolny to jest termin? Niech pan rano przyjdzie. Rano to ja tak wcześniej rano nie wstaję. No przecież ja teraz pana nie będę umawiał z komendantem, jak komendanta nie ma. Aha. No, przyjdź pan rano, nie? Jak komendant się wyśpi, a ja też. No, przecież... Aha. No, wyśpij się pan spokojnie i przyjdź pan jutro. No.
Jak będzie tak dalej, to tak powiem. No, no to dobrze. No, skończył pan już nagrywać? Tak, no nie wiem, to moja, jak się mi skończy bateria, to skończę. No, to do widzenia. Kiedy z panem można wywiad przeprowadzić też? Nie można. Nie można. Ja nie jestem od wywiadów, proszę pana. No to, a kto jest tu rzecznikiem od wywiadów od pana? Komendant. Komendant, a główny czy zastępca? Proszę? Zastępca czy główny komendant? A nie wiem kto tam. Nie wie pan, no to jak się pan dowie, to dobrze. No, no. To na razie.